Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny. Zapraszam Państwa na czytanie z kart Tarota odnośnie miłości na miesiąc kwiecień bieżącego roku. Na samym początku chcę Was bardzo przeprosić za opóźnienie. Wynagrodzę Wam to w kolejnych czytaniach. Będziecie pierwsi, ale miałam takie niemiłe historie rodzinne dotyczące zdrowia bliskiego członka rodziny i dlatego po prostu nie byłam obecna, że tak powiem, w domu. Biegałam, załatwiałam. No ale mniejsza o to, po prostu no, nie mogłam usiąść do kart i zrobić dla Was to czytanie, nie ze względu na to, że nie chciałam, po prostu nie mogłam, nie byłam w stanie, tak? Więc bardzo Was za to serdecznie przepraszam. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, będziecie wyrozumiani, ale to nie ode mnie było zależne. A tymczasem przechodzimy już do czytania, żeby nie przedłużać. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny, jakby Wam coś w tym czytaniu nie odpowiadało, nie pasowało. Wiadomo, że nie z każdym to czytanie zarezonuje. Dobrze, kochani, karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je przekładamy i już patrzymy tu naszych panienek odnośnie związków na miesiąc kwiecień. Pierwsza część filmu będzie dotyczyła, pamiętacie, wszystkich osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy jest szansa kogoś fajnego, ciekawego, wartościowego poznać w miesiącu kwietniu. Dobrze, przechodzimy do czytania partnerskiego. Co myślicie na temat swojego partnera, kochane panienki? Królowa Kielichów. Co wasz partner myśli o was? Pięć Kielichów. Co czujecie do swojego partnera? Gwiazda. Co wasz partner czuje do was? 10 kielichów, pięknie. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do partnera? Pustelnik. Jakie są zamiary Waszego partnera w stosunku do Was? Królowa Buław. Jak traktujecie swojego partnera? Cztery kielichy. Jak wasz partner traktuje was? Koło fortuny. Co was łączy bądź dzieli? Czy jest ktoś lub coś między wami? Sześć kielichów. I teraz tak. Najbliższe dni. Rydwan. Połowa miesiąca. 7 dolarów. I koniec miesiąca. 7 mieczy. W tle czytania mamy kartę rycerza buław. Kochani, ze względu na to, że jest to czytanie ogólne, pamiętajcie, że energie mogą się mieszać, zamieniać miejscami. Dlatego ogólnie rozkład robię z tendencją, że tu jest Wasza energia, tu energia Waszego partnera. Ale jakby bardziej ta strona rezonowała z Wami, to po prostu sobie zamieńcie miejscami, tak? Czyli tutaj będziecie Wy, tu będzie Wasz partner, wszystko na zasadzie odbicia lustrzanego. No dobrze, to przechodzimy do czytania. Myślicie na temat swojego partnera. I tutaj w głowie, kochane panienki, macie kartę Królowej Kielichów. Królowa Kielichów mówi o tym, że uważacie swojego partnera za świetną partię na trwały związek, tak? Na męża, na żonę. Ktoś, z
kim moglibyście spędzić resztę swego życia. Moglibyście mu ofiarować ten kielich swoich uczuć. Uważacie, że jest osobą dla was dobrą. Na pewno łączy was głęboka przyjaźń, dobrze się dogadujecie, jest takie porozumienie i moglibyście z nim spędzić resztę swojego życia, tak? Więc tutaj świetna partia na męża bądź żonę. Takie w waszej głowie tutaj zachodzą przemyślenia na temat waszego partnera. Co w sercu? Karta gwiazdy. No, czujecie się spełnieni, tak? Że partner jest spełnieniem waszych marzeń, że to jest to, czego szukaliście, że czujecie się doskonale w tym związku, że jest szczęśliwa miłość, jest uczucie, jest radość z tego, że jesteście z tą osobą. To jest właśnie to, czego chcecie, tak? Czyli ogólne takie szczęście w miłości, radość, spełnienie, coś podarowane od losu, ktoś podarowany od losu, tak? Że to uczucie to jest to, co was w pełni satysfakcjonuje, dobrze się w tym czujecie i spełniają się wasze marzenia. Wasze zamiary w stosunku do partnera. Mamy tutaj kartę pustelnika. Ja oczywiście zaraz kartę dobiorę, jeszcze sobie je powyjaśniamy, ale tak ogólnie pustelnik. No, jeszcze musicie coś przemyśleć, jeszcze się musicie zastanowić, czy to na pewno to, zanim tak dobitnie podejmiecie już decyzję, tak jakbyście troszeczkę się bali, tak jakbyście jeszcze chcieli pobyć troszeczkę w samotności, jeszcze tak utwierdzić się w tym przekonaniu, pobyć sami z własnymi uczuciami, z własnymi myślami, żebyście znaleźli tą prawdę, że to faktycznie jest partner na resztę waszego życia, tak, ten docelowy. O czym jeszcze mówi pustelnik? Możecie coś odwlekać. Być może wasz partner tutaj proponuje wam już małżeństwo albo już taką relację stałą, poważną. Tym bardziej, że w tle czytania mamy rycerza buław, czyli ta wasza relacja może być na razie na etapie takiego romansu, romansu już zaangażowanego, już takiego bardzo poważnego. Ta relacja już no, że tak powiem, ma takie dobre widoki na przyszłość. Ale wy jeszcze troszeczkę się przed tym zbraniacie, jeszcze chcecie wszystko dokładnie przemyśleć, tak? Być może właśnie są jakieś propozycje, które chcecie odłożyć na potem, musicie się dobrze zastanowić, sami w głębi siebie podjąć tą ostateczną decyzję, tak? Coś w samotności przemyśleć, więc no, być może ten nacisk tutaj od strony partnera jest taki zbyt nachalny, gdzie wy tutaj, no, jednak musicie się dogłębnie zastanowić, czy to jest to, żeby później nie żałować, tak? Więc takie wasze jeszcze głębokie przemyślenia w samotności odnośnie tutaj partnera. I teraz tak, co na wasz temat myśli wasz partner? No jest tutaj piątka kielichów, bardzo mnie dziwi ta karta, bo ogólnie rozkład macie bardzo ładny. Ale widocznie wasz partner czuje się jakoś tutaj, no nie wiem, skrzywdzony, zasmucony, być może troszeczkę odtrącony przez was, być może te wasze jakieś decyzje odwlekane w czasie powodują, że on jest jakoś tutaj, no, przerażony tym wszystkim, być może czuje, że was traci. Pięć kielichów mówi właśnie o tym, że wasz partner boi się, że was traci, tak? Ubolewa nad czymś, coś go smuci, coś go tutaj męczy, coś bardzo przeżywa. Być może są to sprawy jakieś z przeszłości, tak? Ale ewidentnie chodzi tutaj o uczucia. On jakoś tutaj jakby wpadał w panikę, jakby taki był troszeczkę rozemocjonowany, nie wie, co się dzieje. Być może to wasze stanowisko powoduje, że on tak naprawdę, no, nie wie, na czym stoi i to go troszeczkę przeraża i wpływa to na jego dyskomfort emocjonalny. Tym bardziej, że w głębi serca ma dziesiątkę kielichów, czyli wygląda na to, że on bardzo was kocha, chce z wami założyć rodzinę jak najbardziej, chce, żeby ta relacja się ustabilizowała, tak? Żeby ten związek zakończył się pełną taką stabilizacją, chce z wami stworzyć rodzinę, marzy o tym, pragnie rodziny, tak? Więc tutaj, no, dlatego mogą wyjść jakieś takie smutki z jego strony. Może się zastanawiać, co jest grane, że wy tutaj, no, niby chcecie być z tym partnerem, niby uważacie, że to jest osoba wam przeznaczona, która was spełnia w każdej dziedzinie tutaj emocjonalnej,
Ale wy coś odwlekacie, wy coś przesuwacie, wy troszeczkę chcecie pobyć sami, troszeczkę się izolujecie od partnera, tak? Mówię, być może jest tutaj z jego strony jakiś nacisk na to takie zbyt szybkie założenie już takiej, no, prawdziwej, poważnej rodziny, tak? Poważnego związku. Zamiary waszego partnera w stosunku do was. No i tutaj jest królowa buław, która mówi, że niezwykle szybkie działanie, szybkość podejmowania decyzji, że nie stoimy w miejscu, że nie czekamy na coś, tylko już działamy w tej chwili, tak? Załatwiamy takie sprawy, jakie chcemy pozałatwiać. Królowa buław mówi też o tym, że wasz partner marzy o intymnych sytuacjach z wami, ponieważ jesteście dla niego niezwykle atrakcyjni pod względem tutaj właśnie wizualnym. No i też tak dobrą relacją, tak, w tych sprawach intymnych, więc on tutaj, no, bardzo, bardzo jest w stosunku do was, niezwykle mu się podobacie, jest, że tak powiem, napalony nawet na was. I ten ogień tutaj z jego strony widać, tak? Więc on chciałby już działać, chciałby coś zacząć, żeby te sprawy ruszyły do przodu, żebyście być może zmienili statut swojego związku. Już nie na takiej spotykaniu się, romansie, tylko właśnie coś więcej, może zamieszkać ze sobą. W tle czytania mamy tego rycerza buław, który mówi o przeprowadzkach, tak? Który mówi o wyjazdach wspólnych, o przemieszczaniu się, ale też o takim właśnie silnym romansie i aktywnym działaniu, żeby coś szybko się zadziało, tak? Jakieś podróże, jakieś szybkie podejmowania decyzji, zmiana, przeprowadzka, być może wspólne zamieszkanie ze sobą, tak? Więc tak tutaj się to dzieje. I teraz wasze traktowanie partnera. No, wy jesteście jakoś znużeni, nie wiem, może macie jakieś fochy, może jesteście niezadowoleni z czegoś. Być może wszystko jest jakoś tak za szybko, że wy, no, musicie się nad tym głęboko zastanowić. Jeszcze nie umiecie podjąć właśnie tej decyzji. Może nie widzicie tego kielicha, tej oferty waszego partnera, tak? Albo nie chcecie widzieć. Pamiętajcie, żeby okazja wam nie przeszła koło nosa. Tak jakbyście sami jeszcze nie wiedzieli, czego chcecie, tak? Możecie jakieś właśnie fochy strzelać, obrażać się na coś. No, w jakimś takim jesteście nastroju tutaj na nie, tak jakby właśnie ta czwórka kieluchów mówiła o takim troszeczkę braku zainteresowania, jakiejś waszej takiej apatii, być może już rutyna się wdała w ten związek i wy chcielibyście, no, żeby coś tutaj znowu zaczęło iskrzeć, tak? No, jest jakieś niezadowolenie wasze, jest jakiś tutaj taki leniuszek się wkradł, tak? Wy tak sobie rozmyślacie, marzycie, ale tak naprawdę ta mina tej dziewczyny tutaj za oknem, no to tak to wygląda, jakby padał deszcz, a wy jesteście w takim humorze. O, kiedy ta pogoda się zmieni, tak? Kiedy wyjdzie słoneczko. Czyli jakaś rutyna, jakieś takie już znużenie, jakaś taka apatyczna tutaj atmosfera z waszej strony, tak? Rozleniwienie takie. A wasz partner z kolei ma koło fortuny, czyli on często zmienia zdanie na wasz temat. Ja myślę, że to wszystko zależy od tej pogody, która tutaj jest na tej karcie, czyli, no, jak jest źle, jakieś tam są sprzeczki, jakieś fochy, no to wtedy te relacje mogą być takie, jakieś takie właśnie, no, smutne, jakaś właśnie taka nuda, rutyna, mało rozmawiamy ze sobą, jakieś sprzeczki, jakieś wymówki. Znowuż jak jest dobrze, no to wtedy jest miłość po prostu na najwyższym poziomie i okazywanie sobie uczuć. Więc wasz partner dostosowuje się tutaj do sytuacji, jaka panuje w związku, do tej atmosfery, tak? No mówię, jak jest źle, to też się nie odzywa, mogą być jakieś wymówki, jakieś obrazy, ciche dni. A jak jest dobrze, jak jest między wami taka serdeczność, to no to wtedy on też jak najbardziej udziela się i te zdanie o was jest jak najbardziej pozytywne, to traktowanie też jest adekwatne do tego stanu jego umysłu, nastroju, ogólnej atmosfery między wami, tak? Często może zmieniać zdanie, jest niestabilny, być może nie potrafi was docenić, ale mówię, wszystko to jest spowodowane tym, że on się dopasowuje do danej sytuacji,
jaka między wami istnieje, tak? Do tej atmosfery w związku. Jak jest dobrze, to jest dobrze. Jak jest źle, to on też obraca o 180 stopni swoje uczucia, swoje zachowanie i traktuje was adekwatnie do sytuacji, w jakiej się znajdujecie. Co jest między wami? Między wami jest szóstka kielichów, czyli ewidentnie jest między wami serdeczność, jest między wami przyjaźń. Znacie się bardzo długo, bardzo dobrze i bardzo długo, tak? Czyli taka serdeczna, prawdziwa przyjaźń. Możecie sobie tutaj wszystko powiedzieć, znacie się jak łyse konie. Jest to na pewno budowane właśnie na przyjaźni, tak? Więc tutaj ta przyjaźń między wami jest na pewno. Tylko teraz no, wypadałoby, żeby to się przekształciło coś już takiego bardzo dużego. No ewidentnie kochacie się, to widać. Czujecie się spełnieni w tej relacji. Być może są jakieś niedomówienia z tego względu, że wy nie umiecie jeszcze podjąć jakiejś decyzji. Być może, tak jak już się powtarzam, była jakaś deklaracja ze strony partnera, że on już traktuje was na poważnie, że chciałby zalegalizować tą znajomość, tą relację, a wy się jeszcze zastanawiacie, jeszcze się wahacie, być może nie chcecie się jeszcze tak dać usiedlić, jeszcze chcecie pobyć w tym samotnym stanie jako kawaler bądź panna, albo po prostu no, osoba tak zwany single, tak? I nie chcecie jeszcze wchodzić w jakieś takie już przypieczętowane relacje na być może resztę swojego życia. Dobrze. Najbliższa przyszłość. Mamy tu kartę rydwanu, czyli jakieś podróże, jakieś wyjazdy, być może jest to związek na odległość, być może będziecie gdzieś razem podróżować, być może czeka was jakiś wyjazd, dlatego wy jeszcze tutaj no, musicie się dogłębnie nad czym zastanowić i tak trzymacie w niepewności tego swojego partnera. To jest też karta mówiąca o tym, że możecie wziąć sprawy w swoje ręce i macie już taką determinację i jednocześnie siłę woli do tego, żeby po prostu pozakańczać te sprawy według waszej myśli, tak? Chcecie tutaj osiągnąć jakiś sukces i wy bierzecie tę przysłowiową pałeczkę w rękę i kierujecie sprawami tak, jak wy chcecie, według waszej woli, żeby te sprawy potoczyły się z korzyścią dla was, tak? Żebyście w pełni mieli tą satysfakcję i mogli powiedzieć, że zawdzięczacie to wyłącznie sobie. Dalsza część miesiąca jest to 7 denarów. 7 denarów mówi o oczekiwaniu, że wy jeszcze właśnie coś odwlekacie, no jeszcze chcecie się utwierdzić w jakimś przekonaniu. Być może przekładacie spotkania, być może tutaj jest związek na odległości i partner nalega, żebyście przyjechali, albo żeby partner was odwiedził, żeby przyjechał, tak? A coś jest przekładane, jakieś terminy odwlekane, tak? Czekacie, cierpliwie czekacie. No 7 denarów mówi o tym, że chcecie zobaczyć, co z tego dalej będzie, jak ta sytuacja dalej się rozwinie, czy ta relacja da pozytywne owoce. No chcecie sobie dać jeszcze czas, tak? Cały czas obserwujecie i czekacie, co z tego dalej będzie. Czy to ma sens, tak? Więc tutaj no, nadal oczekiwanie. Koniec miesiąca, siódemka mieczy. Siódemka mieczy mówi o tym, że robicie swoje, tylko po cichu, tak? Żeby nikt was nie nakrył, żeby nikt się o tym nie dowiedział. To mogą być jakieś sekrety. To może być też groźba tutaj zdrady, tak? Ale raczej niekoniecznie. No wydaje mi się, że coś tutaj ukrywacie przed partnerem, bądź partner ukrywa przed wami. Sprytnie to robicie, po cichu, bez wiedzy innych, więc jakieś tutaj być może karty razem, żebyście się tutaj nie afiszowali na razie ze swoimi decyzjami, żebyście jeszcze zatrzymali to dla siebie i czekali na odpowiedni moment, tak? Teraz sobie, kochani, dobierzemy karty, żebyśmy mieli już tutaj pewność, o co konkretnie tutaj chodzi. W tym całym takim, no mówię, chęć i z waszej strony, ze strony partnera jest. Tylko dlaczego wy tutaj tak odkładacie coś na potem? To może być też informacja, że marzycie tutaj być może o dziecku, o ciąży, tak? Bo ta 7 denarów, zobaczcie, to jest kobieta w błogosławionym stanie, ona jest ciąży i być może to jest też takie oczekiwanie, co z tego będzie. Oczywiście nie dla wszystkich, bo jest to czytanie ogólne,
ale już dopowiemy sobie i wtedy będziemy mieli jasność. Już patrzymy, co tam karty dla naszych pani. Proszę o wyjaśnienie karty królowej kielichów. Trójka mieczy. Być może było jakieś zranienie, być może coś was tutaj zabolało, być może jesteście po jakimś nieudanym związku. No, królowa kielichów mówi o tym, że dobrze, że tak powiem, myślicie o swoim partnerze, że uważacie go za idealnego, ale być może jakieś tutaj było rozczarowanie, być może on popełnił tutaj jakąś gafę, ponieważ piątka kielichów, ja też nie powiedziałam, ale może mówić o tym, że wasz partner no po prostu czasami coś powie, zanim pomyśli coś powie, palnie coś, no jakieś złe zachowanie, nietaktowne i może was to drażni, być może właśnie dlatego jeszcze się zastanawiacie, ponieważ on jest taki no właśnie zmienny, nie umiecie go przewidzieć, nie umiecie przewidzieć jego zachowania, ponieważ on się zachowuje raz tak, dosłownie jak przewrotny worek. I was to rani, was to boli. Jakieś tutaj są właśnie takie bolesne te emocje, tak? Coś tutaj się dzieje nie tak. No ale ogólnie wasza tutaj relacja jest jak najbardziej do niego pozytywna. No zobaczmy dalej. Tą gwiazdę, wasze serce. No, wydaje mi się, że to jest to, czego chcecie. I znowu pojawia się siódemka mieczy. Czyżby to było jakieś takie uczucie ukryte? Czegoś wy tutaj nie mówicie swojemu partnerowi. Być może nie mówicie mu o swoim szczęściu, być może jeszcze nie zdradzacie się przed nim, że on jest dla was bardzo ważny i dlatego on tutaj się tak smuci, tak? Nie wie, co na wasz temat myśleć. No, coś tutaj ukrywacie, albo po prostu wy się nie afiszujecie tymi uczuciami, tak? Dobrze wiecie, że to jest wasze spełnienie, że to jest ta szczęśliwa miłość, ale nie okazujecie temu partnerowi, nie mówicie mu tego, tak? Tylko trzymacie to dla siebie. Pustelnik. Sprawiedliwość. Karta sprawiedliwości mówi o o takim obiektywnym ocenianiu, o rozliczaniu się z partnerem. Przy pustelniku może to oznaczać, że nie jesteście gotowi jeszcze być może na zawarcie właśnie tego związku małżeńskiego. Nie jesteście, bo to są też sprawy urzędowe, sprawy legalizacji, tak? Sprawy też separacji, rozwodów. Być może chcecie się na razie odseparować od partnera albo po prostu chcecie dobrze przemyśleć ten związek, tak? Tą legalizację tego związku. Już te takie sprawy papierkowe, tak? Ten papierek, który jest potrzebny do tego, żeby no, było już według urzędu, według prawa, że jesteście razem. Być może chodzi tu też o jakąś ocenę sytuacji, taką surową, obiektywną, może wyjaśnienie jakiejś sprawy, jakiejś sytuacji. No jakieś tutaj sprawy urzędowe są do pozałatwiania, dlatego wy chcecie to w samotności jeszcze raz dobrze przemyśleć, tak, żebyście mieli takie dosłowne przekonanie, prawdziwe, że podjęliście dobrą decyzję sami, bez doradztwa innych osób, tylko wy sami podjęliście dobrą i mądrą, bardzo mądrą decyzję, ponieważ pustelnik jest to karta osoby, która jest doświadczona życiowo, jest niezwykle mądrą osobą, która już wiele doświadczyła w życiu. No i chce to dogłębnie przemyśleć, tak? Być może, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, który w przeszłości miał miejsce, tak? Dobrze, cztery kielichy. Osiem buław. Czyli być może czekacie na jakieś wiadomości od swojego partnera, tak? Karta ósemki buław, karta komunikacji, karta rozmów, karta SMS-ów, maili, telefonów. Czekamy na kontakt, na szybki kontakt. Dlatego może już jesteście tacy znużeni. Być może, tak jak mówię, dzieli was jakaś odległość. Jesteście związkiem na odległość. Dojeżdżacie do siebie, tak?
Być może wyjazd jakiś był, być może wy wyjechaliście, albo wasz partner wyjechał i wy już jesteście znużeni, stęsknieni, już wam się przykrzy za tym partnerem, oczekujecie jakiejś wiadomości od niego, tak? Albo ogólnej takiej inicjatywy z jego strony, jakiegoś takiego działania, jakiegoś takiego szybkiego, przepraszam, postępu, tak? Nowych jakichś być może pomysłów z jego strony, żeby coś tutaj zainicjowało się, tak, od niego. Bo wy już jesteście troszeczkę zmęczeni tym, jakaś rutyna się tutaj wkradła. 10, przepraszam, no 10 mieczy, tak, czyli druga dziesiątka i koło fortuny, tak, czyli koniec już jakiejś trudności. Coś już się skończyło, karta bramy z jego strony, tak? On uważa, że to po prostu no już gorzej być nie może, dlatego on tak często zmienia zdanie. Być może on chce, żeby te sprawy, które jakoś tam się między wami ciągnęły, wreszcie się zakończyły. No, być może traktuje was tak, jakby chciał zerwać, że raz jest dobrze, raz jest źle, tak? Albo po prostu dobija go już ta cała sytuacja, tak? Nie dźwiga już tej całej sytuacji. Ciężko mu jest, tak? Ale no, przy tej piątce kielichów, no coś go tutaj, jak myśli o was, to coś go was właśnie drażni. No jak jakiś ból tutaj jest, więc no, jakieś tutaj niewyjaśnione historie między wami muszą być. Ja sobie jeszcze tak myślę, że być może jesteście w jakiejś relacji właśnie romansu, a on tak naprawdę, to już dla innych panienek, tak? Taka inna historia może być, że on tak naprawdę kocha rodzinę, kocha żonę, nie chce z tą żoną się rozchodzić, a z wami jest w relacji tutaj takiej, no, kochanek, kochanka, tak? Jest romans. I on z wami tutaj ewidentnie chce tylko traktować was jako kochankę, nie traktuje was poważnie jako stały związek, bo w sercu ma tą rodzinę, tak? I on nie odejdzie od żony, nie odejdzie od rodziny, bo z wami chce tylko romansować. No dobrze się czuje w sytuacjach intymnych z wami, jesteście niezwykle atrakcyjni dla niego. To też może być taka historia tutaj. Dlatego jest ten ból emocjonalny, że wy traktujecie swojego partnera niezwykle atrakcyjnie, ale on nie chce odejść od żony, nie chce zostawić rodziny, tak? I dlatego jest tutaj ten ból. Jest tak, czujecie się zdradzeni, oszukani, że ktoś wam wbił nóż w serce, tak? A on być może myśli tutaj o zakończeniu związku z wami, tak? I chce pozostać z wami na stopie przyjacielskiej, żeby od czasu do czasu z wami się spotkać, tak? I dlatego was to męczy, bo wy macie w sercu też tutaj, no, tą zdradę, to was boli, tak? No to jest taka druga wersja dla innych panienek. Wiadomo, że to nie dla wszystkich, już możecie to dopasować do siebie, do swojego życia, ale też może być taka wersja, tak? Że po prostu ten wasz partner, no, jest z wami tutaj na zasadzie romansu, kochany, kochanka, a tak naprawdę w sercu ma żonę i rodzinę i on nie odejdzie od tej żony, tak? Nie zostawi rodziny. Mimo, że jakieś deklaracje były wcześniej z jego strony. I to was boli, jest to cierpienie, tak? A między wami jest tylko przyjaźń, wspomnienia, no mówię, możecie długo się tutaj znać, tak? Długo może się już to ciągnąć, ale no jest przeszkodą ta rodzina. To już taka, mówię, druga wersja. Dobrze, zobaczmy dalej. Dziesiątka kielichów, czy to faktycznie on was tak kocha i chce z wami założyć rodzinę, czy po prostu jest ta druga rodzina? Rozumiecie, o co chodzi, tak? Że on gra na dwa fronty, tak? Że druga relacja może być. Królowa denarów. Czyli jak najbardziej tutaj no, żona by wyglądała, tak? Albo wy. Chodzi tutaj o was, tak? Byk, panna, koziorożec. To jest znak ziemski, czyli on was jednak kocha, tak? To was jednak kocha. Tylko jest tutaj coś między wami jest no, niedopowiedziane. Być może on się irytuje tym, że wy nie chcecie tutaj zalegalizować tego związku, no. Bo on marzy o stabilizacji, on marzy o tym, żebyście tworzyli pełną rodzinę, żeby to już było stałe, tak? Karta Królowej Denarów mówi też o stałości związku, że to już jest taki stały, prawdziwy związek, że budujemy razem dom i rodzinę, tak? No, czyli jednak w sercu ma was, kochane panienki, jednak ma was.
Ja tak tu wypaliłam z tą drugą wersją, no ale też tak może być. No, tyle osób mnie tutaj słucha. No wiadomo, że nie każdy z Was ma taką samą sytuację rodzinną, więc czasami trzeba to powiedzieć, jakąś drugą historię. Królowa Buław. Królowa Miecz. Może być taka sytuacja, że on tutaj często może podejmować za Was decyzję i być może on chce tutaj podjąć za Was jakąś decyzję, a być może właśnie chce tej legalizacji, tak? Bo to są sprawy urzędowe też. Więc być może on tutaj też chce, żeby doszło tutaj do jakiejś legalizacji, do ogłoszenia Was mężem i żoną na przykład, tak? Dobrze. Jeszcze tą szóstkę kielichów sobie tutaj wyjaśnimy. No, siódemka kielichów, tak. Czyli wybór, zastanawianie się, tak? Czy ja dobrze wybrałem? Troszeczkę takie, no, dużo ofert, dużo możliwości. Tak jak Wy byście się zastanawiali, czy Wam się to opłaci, czy to będzie dobra decyzja, tak? Czy Wam będzie razem dobrze, jak już podpiszecie ten papierek, tak? Też może być taka sytuacja. Różnorodne pragnienia, tak? No ale na pewno przyjaźń Was łączy i to duża. Rydwan. Cztery denary. Cztery denary jest to taka karta mówiąca troszeczkę, że chcemy być z partnerem, że nie wyobrażamy sobie bez niego życia, tak? No, że sobie bez niego nie poradzimy, ale to jest też karta mówiąca, że troszeczkę zamykamy się na dawanie i branie, tak? Troszeczkę nasze tutaj uczucia, no, są jakby zawieszone, tak? Cztery denary jest to karta mówiąca, że możecie liczyć tylko na siebie, więc być może tutaj stąd ta decyzja, że Wy jednak chcecie postawić na swoim i że to Wy zadecydujecie, jak się spełnić, tak, w tej roli. I no jednak stery Wy przejmujecie tutaj w tym związku, tak? Też może być tak, że wyjeżdżacie za pieniądzem gdzieś, tak? I dlatego może być ten zastój, że Wy chcecie jeszcze się zastanowić w tych deklaracjach, tak? Że Wam jest dobrze tak, jak jest teraz, tak, w tej relacji i nie chcecie tego nacisku, no musicie to jeszcze przemyśleć, dlatego troszeczkę się przed tym zbraniacie. No ewidentnie macie rydwan tego rycerza buław, być może przeprowadzka, być może chodzi tutaj o przeprowadzkę jak najbardziej, że chcecie, żeby ten związek na odległość już no po prostu jest dla Was męczący, bez sensu i chodzi tutaj o to, żeby zamieszkać, tylko teraz jest problem i konflikt, czy partner ma zamieszkać z Wami, czy Wy z partnerem, tak? Siódemka denarów. No i znowu czekanie, tak, czyli Wy czekacie i znowu szukacie tego oświecenia. Ja myślę, że Wy już podjęliście jakąś decyzję, że Wy wiecie, czego chcecie, ale jeszcze czekacie, no coś jest zawieszone. Coś odkładane jest tutaj na potem. Jakieś sprawy się wleką, dosłownie. Coś wstrzymuje realizację Waszych planów, czyli jest jednak jakieś zawieszenie, jest jakiś zastój, coś tutaj musi dojrzeć, musi, no myślę, że Wy musicie dojrzeć z tą decyzją tutaj, tak? Musicie to jeszcze raz dogłębnie przemyśleć, macie pustelnika, macie wisielca, karty mówiące o tym, że musicie na chwilę się zatrzymać i naprawdę zajrzeć w głąb siebie i zastanowić się tak naprawdę, czego Wy chcecie. I czy to jest dobra decyzja, czy ta decyzja nie skrzywdzi Was, nie skrzywdzi Waszego partnera i nie spowoduje później jakichś problemów w życiu, tak? Więc głębokie przemyślania, odkładanie czegoś na potem, tak jak mówi siódemka denarów, coś odwlekamy, jeszcze przesuwamy terminy, tak? Bo jeszcze chcemy coś przemyśleć. No i siódemka mieczy. I ósemka mieczy. No Wy na razie nie widzicie rozwiązania, albo nie chcecie zobaczyć, tak? Naprawdę nie wiecie, co zrobić w tej sytuacji. I myślę, że to jest takie mylne postrzeganie troszeczkę rzeczywistości.
No ta siódemka mieczy jest ewidentnie karta sprytu, karta właśnie takiego niechwalenia się na zewnątrz, tak? Coś robimy w ukryciu, coś robimy po cichu. Dobiorę może jeszcze jedną kartę. I wieża. Czyli jakieś tutaj nagłe wydarzenia, które powodują, że wy nie wiecie, co w tej sytuacji zrobić. Być może rozstanie, być może jakaś zdrada wyjdzie tutaj na jaw pod koniec miesiąca, być może jakieś nieuczciwe zagrania, czy to z waszej strony, może macie jakieś tajemnice, no bo ta siódemka mieczy tutaj wychodzi dwa razy, czyli no jakieś coś niefajnego. Ogólnie jest to karta złodzieja, jest to karta unikania odpowiedzialności, tak? Więc być może no. No tak, ósemka kielichów jest, czyli będzie tutaj jakieś odejście. Czyli wy na razie się nie zdecydujecie tutaj. No jest karta wieży, wy nie wiecie co zrobić, jest karta unikania odpowiedzialności, jest karta odejścia, przemyślenia tego jeszcze raz, tak? Być może powrót też do byłego partnera, do byłej relacji. Ósemka kielichów mówi o tym, że czasami zostawiamy wszystko tak, jak jest i musimy odejść, musimy na chwilę dać sobie pauzę, coś przemyśleć, tak? Ale nie zamykamy drzwi, w każdym momencie możemy wrócić, jeżeli nasza sytuacja emocjonalna się ustabilizuje, tak? Kochani, nie będę tutaj dokładać więcej kart. Na koniec miesiąca no wychodzi jakaś krzywda, jakaś zdrada tutaj, albo unikanie odpowiedzialności, robienie coś po cichu, za plecami innych, tak, żeby ktoś się o czymś nie dowiedział. Robimy swoje. No, ósemka mieczy mówi o tym, że mamy taki troszeczkę mylny pogląd na rzeczywistość. Troszeczkę złapaliśmy się sami w swoją jakąś pułapkę. Nie widzimy rozwiązania, bądź nie chcemy widzieć. Później jest wieża, jakieś nagłe, nieoczekiwane wydarzenia, jakiś wstrząs, jakieś nagłe wiadomości do Was dotrą. To jest też karta ruiny, karta zawalenia się naszego życia dotychczasowego, tak? Jakieś zdarzenie powodujące, że no, ta relacja być może no, nie była ustabilizowana, tak? I coś musiało runąć, coś musicie zacząć od początku, coś sobie powyjaśniać, bo być może chodzi o ten romans, tak? Być może chodzi o to, że ten romans był, tak? Była ta druga rodzina, ta druga relacja. No kochani, dopasujcie to już do siebie, ale no jakieś gwałtowne, nagłe zmiany, wy będziecie od czegoś odchodzić, z czegoś będziecie rezygnować, bo was męczy to emocjonalnie. Albo jakieś naciski od strony partnera z tym małżeństwem, albo mówię, jesteście w relacji takiego romansu, jest ta druga rodzina w tle, wasz partner nie odejdzie od żony, nie zostawi dzieci i dlatego podejmiecie decyzję o rozstaniu, tak? Ponieważ czujecie się zdradzeni, czujecie się oszukani, być może jakieś sprawy wyjdą na jaw, dlatego ta krzywda, to zranienie, ta zdrada, ten ból emocjonalny tutaj jest, tak? No tak tutaj to widzę. Zobaczymy jeszcze, co anioły mówią, ogólne przesłanie anielskie. To może być ten jedyny. Już spotkałeś partnera, którego poszukujesz. No tak, bo w sercu była ta gwiazda, to spełnienie marzeń, ale coś ukrywacie przed partnerem. No coś ukrywacie, jakaś jest tajemnica. Być może nie jesteście szczerzy w stosunku do partnera, no być może wy go tutaj ranicie i on się czuje taki przybity, taki zrozpaczony, no bo nie wie, co ma na ten temat myśleć, tak? Już czytam. To może być ten jedyny. Mniejsza karta symbolizuje, że już spotkałeś obiekt swoich romantycznych poszukiwań. Być może już jesteś w związku z tą osobą.
Romantyczne anioły przesyłają ci tę kartę, ponieważ najwyraźniej jej nie rozpoznajesz bądź nie w pełni cieszysz się możliwościami wynikającymi ze związku z nią. Czasami możesz przeoczyć kogoś, kto jest ci przeznaczony. No właśnie, ta czwórka kielichów, tak? Że my nie widzimy tego kielicha, nie widzimy tego uczucia, tak? I ta okazja może nam przejść koło nosa. Ponieważ osoba taka może się różnić wyglądem bądź zachowaniem od twojej wymarzonej miłości. Daj sobie chwilę na zastanowienie się, o kim może być mowa. Będzie to zapewne pierwsza osoba, która przyjdzie ci na myśl. Być może wy nie widzicie tutaj, że ten przyjaciel no, smoli do was cholewki, tak? I jakoś tutaj no, próbuje do was uderzać, a wy no, nie widzicie tej miłości. Też się, panienki, rozejrzyjcie tutaj. Daj sobie chwilę na zastanowienie się, o kim może być mowa. Będzie to zapewne pierwsza osoba, która przyjdzie ci na myśl. Następnie zaproś romantyczne anioły do swoich snów, gdy będziesz kładł się spać. Poproś je, by dały ci bardzo wyraźne informacje odnośnie twojego romantycznego partnera. Czy to z obecnego związku, czy też przyszłego. Podczas snu będziesz dzięki temu bardziej otwarty na anielskie przewodnictwo. Po przebudzeniu możesz nie pamiętać swoich snów, ale z pewnością będziesz mieć znacznie jaśniejsze pojęcie odnośnie romantyzmu i partnerstwa. Podejmij jakiekolwiek działanie, które wyda ci się oparte na twoich wewnętrznych przewodnictwie, nawet jeśli pozornie będzie ono zupełnie niezwiązane z twoim życiem uczuciowym. Zaufaj aniołom, one poprowadzą cię ku temu, kogo pragniesz. No widzicie, kochani? No tak to tutaj wygląda. Moi drodzy, to by było na tyle. Życzę wam wspaniałego miesiąca, dużo miłości, radości, przede wszystkim głębokiego zastanowienia się i po wyjaśnianiu wszystkich takich zawiłych spraw. Być może, mówię, będzie ten wyjazd i dlatego musicie coś przełożyć na potem, tak? Wyruszacie gdzieś, tak? I partner zostaje sam i musi się z tym na razie pogodzić. Dlatego na przykład przekładacie ślub, tak? Też tak może być. No cóż, jeszcze raz was przepraszam, że byliście na szarym końcu. Kolejne czytania zacznę od was, wynagrodzę wam to w ten sposób. A tymczasem pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia, do kolejnych czytań. Teraz zapraszam samotne panienki. Witam serdecznie wszystkie samotne panny i zapraszam was na czytanie odnośnie miłości na kwiecień bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu, a tymczasem przechodzimy do czytania. Już patrzymy, co tam u naszych panienek samotnych się w kwietniu wydarzy, czy jest szansa poznać kogoś fajnego. Pierwsza karta będzie mówiła o przeszłości. Co jest źródłem problemu? Co się wydarzyło, że jesteście osobami samotnymi? Pięć kielichów. Druga karta, teraźniejszość, czyli obecna sytuacja z takim przeciągnięciem do 3 miesięcy. Koło fortuny. Trzecia karta, co się wydarzy w przyszłości? Dwie buławy. Karta czwarta, co wy myślicie na ten temat? Czy wy chcecie zmian, czy wy nie chcecie? 4 denary. Troszeczkę sobie opuścimy, bo nam się nie zmieści. No dobrze. Rada od kart. Co powinniście zrobić, żeby zrealizować swoje marzenie? Rycerz buław. Okej. Przeszkody, czyli osoby lub sytuacje, które mogą wam troszeczkę namieszać w życiu i powodują, że coś tam się nie udaje w tych sprawach osobistych. 8 denarów, czyli praca, praca. I wynik. Koniec miesiąca. 9 kielichów, super. Sobie to przy.
przesuniemy. Tle czytania macie cesarzowo. Bardzo ładnie. No moi kochani, coś w przeszłości tutaj się wydarzyło takiego, że rozpaczacie, być może jakiś nieudany związek, być może ktoś was poranił, być może ktoś was oszukał, ktoś was skrzywdził, było jakieś rozstanie, była jakaś strata, ktoś was porzucił, nieładnie potraktował, ogólnie ból, rozpacz, smutek, samotność, tak? No przeżywacie jeszcze jakąś nieudaną relację, tak? Bardzo przeżywacie to, że jesteście sami, czujecie się niekochani, niedowartościowani, samotni, cały czas się użalacie nad sobą, cały czas tkwicie być może w tych takich negatywnych emocjach i to powoduje, że nie możecie się otworzyć na nowe, tak? Myślę, że powinniście tutaj zacząć wychodzić do ludzi, przestać myśleć nad rozlanym mlekiem, przestać użalać się nad sobą, tak? I zacząć po prostu myśleć o tym, żeby zacząć zmieniać swoje życie, tak? Wyjść do ludzi, otworzyć się. No jej, o, dobra. Tak? Zobaczcie, nie panikujcie, nie użalajcie się, nie rozpaczajcie, zamknijcie przeszłość i zacznijcie żyć od nowa. Nie tkwijcie w tej przeszłości, w tych złych, negatywnych, bolesnych emocjach. Druga karta. Teraźniejszość. No, szykują się nagłe zmiany i to takie rychłe. I myślę, że te zmiany spowodują, że no, ta samotność, ten chłód, ta zima w waszym sercu, w waszym życiu przejdzie do przeszłości, zakwitnie wiosna, coś nowego zacznie się dziać, jakieś nowe znajomości, nowe sympatie. Inni ludzie mogą wam w tym pomóc, więc na pewno coś od losu tutaj jest dla was bardzo, bardzo pozytywnego szykowane. Być może już to się dzieje. Zmiana, tak? Zmiana dotychczasowego losu, zmiana dotychczasowego życia, jakiś przełom. Karta karmiczna też, więc coś może być po prostu z przeznaczenia, tak? Na pewno coś ruszy do przodu, więc koniec tej takiej bierności, zastoju jakiegoś. Coś zacznie się dziać, jakieś pozytywne zmiany przed wami, kochani. I co dalej? Przyszłość. No, przyszłość mówi o tym, że macie dwie buławy, czyli będziecie mieli jakiś wybór. No, nad czymś będziecie musieli się głęboko zastanowić, być może będą jakieś dwie oferty. Dwie buławy, czyli dwójka, czyli dwoje, tak? Czyli jakieś partnerstwo. Ktoś tutaj się u was pojawi, być może będzie to osoba z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Ewidentnie jest to karta szukania nowej drogi życia, tak? Jeszcze musicie się zastanowić, którą tą drogę wybrać, tak? Ale już coś zaczyna się dziać, już coś zaczyna tutaj kiełkować. Coś planujecie, być może jakaś podróż. Bardziej mi to wygląda na partnerstwo i na jakiś wybór, tak? Na jakieś nowe uczucia. Być może jakaś odwaga, jakaś śmiałość właśnie w podejmowaniu nowych znajomości. Na pewno jakaś osoba druga tutaj się pojawi, tak jak mówię, prawdopodobnie z trygonu ognia, choć niekoniecznie. Baran, lew bądź strzelec, tak? Dwie buławy. Mamy tu na zdjęciu parę, więc para będzie. I teraz tak, co przeszkadza wam, tak? W zapoznaniu być może tej osoby, w podjęciu nowej relacji. Mamy ósemkę denarów. No, ósemka denarów mówi o tym, że być może dużo czasu poświęcacie pracy, być może dużo skupiacie się właśnie na sprawach zawodowych i nie macie czasu, żeby gdzieś wyjść, porozmawiać, zapoznać kogoś nowego, rozerwać się w nowym, miłym towarzystwie, tak? Bo pracujecie, pracujecie, pracujecie i praca jest teraz na piedestale, praca jest teraz ważniejsza, tak? Zbyt bardzo się skupiacie na materii. Więc to może być przeszkodą, tak, że jesteście po prostu zapracowani, nie macie czasu już na inne sprawy, myślenie o uczuciach, o relacji, o nowym partnerze.
Dobrze. A, ominęłam 1/4 kartę, oczywiście. Tak, ominęłam. 1, 2, 3. Co wy na ten temat myślicie? 4 denary. No, karta mówi o tym, że możecie liczyć tylko na siebie. Troszeczkę jesteście zamknięci na przyjmowanie jakichkolwiek tutaj uczuć, emocji oraz nadawanie. No, być może jest to spowodowane tu, przepraszam, język mi się plącze, tą sytuacją, że byliście po prostu w przeszłości zranieni, tak? Boicie się teraz zaufać, wiecie, że możecie liczyć tylko na siebie i no, jesteście tacy oszczędni tutaj w okazywaniu tych uczuć, tak? Tych emocji. No, boicie się o siebie, boicie się o swoje dobra materialne, boicie się o pracę, boicie się o pieniądze, jesteście teraz ostrożni, uważni i no, możecie mieć naprawdę tutaj problem z zaufaniem komukolwiek, tak? Więc teraz będziecie na pewno ostrożni. No i teraz tak, rada. Jaka jest rada od kart? Rycerz Buław. No, rada jest taka, żebyście tak albo gdzieś wyjechali, albo się przeprowadzili, albo jakiś wyjazd zagraniczny, jakiś wyjazd integracyjny być może. Albo po prostu, żebyście weszli w romans, tak? Bo rycerz Buław, no to jest karta romansu. Karta znowu mówiąca o kimś z trygonu ognia. Baran, lew bądź strzelec, więc rozejrzyjcie się, kochane panienki. Może ktoś tam gdzieś się kręci dookoła was, tak? Ktoś niezwykle atrakcyjny, ktoś wysportowany. To jest też rada, być może, żebyście zadbali troszeczkę o swoją kondycję fizyczną, być może jak wyjdziecie gdzieś pobiegać, na jakiś spacer, jakiś rower, jakaś siłownia, być może tam znajdziecie jakąś osobę, z którą warto rozwinąć jakieś przyjacielskie uczucia, tak? Więc karta rada, karta wyjazdu, podróży, aktywności. Zacznijcie działać, tak? Zacznijcie działać. Nie siedźcie w domu. Nie bądźcie bierni, tylko zacznijcie działać, zacznijcie szukać. No i jak to się wszystko kończy, kochani? Pięknie się kończy, bo mamy dziewiątkę kielichów. Czyli zrealizujecie się emocjonalnie, bo to jest pełnia szczęścia emocjonalnego. Czyli zobaczcie, tutaj ludzie się spotykają, bawią się razem, jakiś piknik, jakiś właśnie wyjazd za miasto, gdzieś na łąkę, do parku, tak? Jakaś majówka, bo to jest koniec miesiąca, kochani, czyli może jakiś wspaniały wyjazd na majówkę. Więc jedźcie, tak? Jeżeli macie możliwość jechać, to naprawdę wyruszcie w tą podróż, bo tam jest szansa, że poznacie kogoś, a poza tym będziecie się świetnie bawić, odpoczniecie, zaspokoicie się emocjonalnie. Mówię, może jakiś romans, może jakaś tutaj przygoda, jakiś flirt. Na pewno ktoś się pojawi i ktoś, z kim będziecie później wspólnie z jakimiś znajomymi, z towarzystwem tutaj bawić się, tak? Czyli spełnienie marzeń, spełnienie emocjonalne tutaj jak najbardziej. Czyli jest szansa, że kogoś fajnego poznacie, tylko musicie się ruszyć. Albo jakiś wyjazd, albo mówię, jakaś aktywność tutaj fizyczna, rower, spacer, siłownia. Musicie po prostu się ruszyć, jakaś podróż. Te czytania mamy kartę cesarzowej, pod spodem królową kielichów. Cesarzowa mówi o tym, że jesteście niezwykle atrakcyjni bądź atrakcyjne dla płci przeciwnej. Będziecie teraz wabić, będziecie kusić, będziecie emanować seksapilem. Będziecie się też troszczyć o siebie, o innych. Cesarzowa mówi o takiej wysokiej pozycji, tak, atrakcyjności, czyli będziecie po prostu no, spełniać się, tak, spełniać się, spełniać swoje zachcianki, będziecie wygodnie żyć, ale myślę, że tutaj chodzi bardziej o to, że po prostu jesteście bardzo atrakcyjni w tym momencie, tak, i warto tutaj kogoś na tą atrakcyjność złowić, więc na pewno się podobacie tutaj. No, piękna cesarzowa. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Zobaczymy jeszcze co aniołki. Więc bądźcie aktywni, wychodźcie z domu, nie myślcie o przeszłości, nie skupiajcie się na pracy. Otwórzcie się trochę na te uczucia, bo wielkie zmiany się szykują. Jest szansa być może na majówkę poznać kogoś fajnego. Osoba, z którą będziecie się dobrze czuć.
miło spędzać czas. Zasługujesz na miłość. Piękna karta. Jesteś kochaną osobą. Czyli ktoś tutaj się jakiś amorek pojawi. Jakaś strzała amora was tutaj ugodzi. Zasługujesz na miłość. Romantyczne anioły podnoszą cię na duchu w twojej wyprawie po wielką miłość i ukazują, że na nią zasługujesz. Jako dziecko Boga jesteś z natury skłonny do miłości i ci się ona należy. Zupełnie jak każdej innej osobie. Masz prawo być traktowany z uprzejmością i szacunkiem przez wszystkich ludzi, jakich spotkasz na swojej drodze. Jeśli masz trudne wspomnienia z przeszłości, właśnie są trudne wspomnienia z przeszłości, oczywiście. Być może obwiniałeś się i czułeś się osobą niewartą uczuć innych osób. Ta karta ma na celu zapewnienie cię, że jak najbardziej na nie zasługujesz. Jesteś wspaniałym stworzeniem zrodzonym z czystej, boskiej miłości i światła. Nieważne, co inni ludzie ci powiedzieli bądź zrobili w przeszłości, dzieło Boga nie może być nigdy nieudane. Im więcej będziesz afirmować, że jestem wart miłości, jestem kochany, kocham, tym więcej pożądanych sytuacji wprowadzisz do swojego życia. Afirmacje ułatwią ci uwierzenie w duchowe przygody na bardzo głębokim, podświadomym poziomie. To z kolei pozwoli ci przyciągać kochających ludzi, związki i okoliczności sprzyjające miłości. A ty zdecydowanie na to zasługujesz. Piękne przesłanie, moi kochani, piękne. I widzę tutaj pod koniec miesiąca piękne spełnienie emocjonalne. Będziecie szczęśliwi, będziecie się dobrze bawić w towarzystwie, będziecie się czuli kochani. Ustabilizuje się wasza taka sytuacja emocjonalna, spełnienie, harmonia i luksus, tak? Luksus emocjonalny, właśnie cesarzowa też mówi o luksusie. Będziecie się czuli pięknie, wygodnie, atrakcyjnie i wreszcie zagości taki spokój, taki luksus, tak? Bardzo ładnie. Piękne karty macie, kochane panienki. No cóż, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, odsłuchajcie filmik z tym znakiem. Być może tam znajdziecie więcej informacji dotyczących waszej sytuacji życiowej. A tymczasem bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam cieplutko, zapraszam do kolejnych czytań. Do usłyszenia.